Ok, witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym live'ie, Prawdopodobnie będzie dosyć krótki, bo chcę wyjaśnić temat aktualizacji Pixela. Ok, tutaj widzę, że już jesteśmy. Um, Poczekamy troszeczkę, aż, aż się ułoży nam ten live. Czyli będziemy dzisiaj mówili o tym, być może część z Was dostała takie powiadomienie od Facebooka, wysłane na e-mail. To jest też ciekawa rzecz, że Facebook swoje powiadomienia o jakichś zmianach, na przykład w systemie reklamowym wysyła na e-mail, a raczej nie zobaczycie takiego powiadomienia jako reklama na Facebooku. Zalogować. Ojej, coś mi wyskoczyło. Więc to jest też ciekawa rzecz. Że sam Facebook używa e-mail marketingu do powiadamiania nas o jakichś zmianach, a nie używa swojego własnego systemu. Ciekawe, ciekawe dlaczego? Czyżby uważał, że jest mniej skuteczny, na przykład od e-mail marketingu? To jest, to jest zagadka dla mnie. Dobra, i teraz na czym to polega, o czym będziemy dzisiaj mówili? Więc tak, całą inspirację zobaczę, jak to będzie widoczne, może powiększę. Z, Tutaj sobie, żeby slajdy były lepiej widoczne. O, coś takiego sobie zrobimy. No i zrobimy taką prezentację. Co jakiś czas też tam przejdziemy sobie do, do systemu reklamowego Facebooka. Zobaczę, jak to będzie wyglądało teraz. Chyba będzie lepiej. Sprawdzimy. O, myślę, że tak będzie dobrze. Czyli ta aktualizacja piksela Facebooka na czym polega? Prawdopodobnie część z Was dostała właśnie takie powiadomienie od Facebooka, okej okay, pióro na maila, czyli ważne aktualizacja. One mają wejść od 24 października. Też gdzieś tam nie, nie, nie dostałem takiej informacji, ale też krążą jakieś pogłoski, że też na przykład Facebook w ogóle wyłączy możliwość reklamowania się na prywatnych kontach. Czyli będzie każdy musiał mieć założone konto to reklamowe na firmę, już taka osoba fizyczna nie będzie sama z siebie mogła się reklamować na Facebooku, czyli trzeba będzie założyć konto firmowe a nie będzie można się reklamować na osoby, na przykład, które nie posiadają firmy, będą tutaj musiały jakoś sobie tu pod kogoś się podpiąć prawdopodobnie. No i Facebook wysłał takie bardzo dziwne pismo, takiego maila, że Facebook będzie oferował opcję wewnętrznych plików kubki na potrzeby Piksela. Nie? No i teraz tego to nikt nie raczej nie rozumie. Gdzieś tam już na grupach się pojawiły pytania. Znalazłem jakiś jeden artykuł w sieci, taki aktualny, ale to też było przekopiowane te informacje. I tak się zastanawiałem, o co tu chodzi. Popytałem kilku osób, nawet pytałem programistów, też do końca nie rozumieją, o co chodzi. Opcja wewnętrznych plików cookie na potrzeby piksela Facebooka. No i zacząłem trochę dłubać. I tak przy, przy okazji stworzyłem też tego live'a, to te nagranie. I z, żebyście zrozumieli tę dziwną mowę techniczną, bardziej technologiczną, więc dzisiaj na tym webinarze wytłumaczę tak naprawdę o co chodzi, ale fundamentem, żeby zrozumieć to, co napisał Facebook, co to będą te wewnętrzne pliki, cookie na potrzeby piksela Facebooka, to. Musimy sobie zrozumieć w ogóle, czym są pliki kuki, tak naprawdę i czym są zewnętrzne pliki kuki i wewnętrzne pliki kuki. I to sobie dzisiaj cookies, tak to się ładnie mówi, to sobie dzisiaj wyjaśnimy, ale tak, żeby już twoją ciekawość tutaj troszeczkę może rozbroić. Ogólnie chodzi o to, że nie jest to nic strasznego, po prostu Facebook będzie chciał, będzie chciał, żebyśmy jeszcze lepiej dokładniej targetowali te reklamy, czyli po prostu będzie chciał korzystać jeszcze z większej ilości danych, czyli będzie się chciał podłączyć do naszych plików cookie. A druga zmiana, oprócz tej tutaj aktualizacji Piksela związanej z plikami cookie, to też będzie kwestia, czy chcemy zbierać, budować te listy remarketingowe, tylko czy chcemy na przykład no, czy zbudować listy remarketingowe plus yy, analitykę robić, czy nie chcemy budować list, a robić tylko samą analitykę? I to sobie tam wytłumaczmy na końcu. Więc o czym dzisiaj będziemy mówili? Powiem Ci. Właśnie jakie zmiany szykują się po 24, zrozumiesz właśnie, mam taką nadzieję, że zrozumiesz, że uda mi się to wyjaśnić, czym są te wewnętrzne i zewnętrzne pliki cookie. Już będziesz mądrzejszy albo mądrzejszy niż większość osób, które gdzieś tam dostały tę informację. Podam Ci, tak żeby jeszcze lepiej to zrozumieć, bo najlepiej się tłumaczy na przykładach, podam Ci takie konkretne przykłady wewnętrznych plików cookie. Ja sobie tak szukałem tych przykładów i gdzieś tam w połowie, jak przygotowywałem sobie tę prezentację, żeby ci to wyjaśnić, to właśnie w, przypomniało mi się, że właśnie głównym takim plikiem cookie wewnętrznym, czyli stworzoną przed twoją stronę, to jest na przykład w Get All to są dane ID partnerów, czyli to jest coś, coś, co łatwo tłumaczy, czym może być ten wewnętrzny plik cookie, więc to będzie mi łatwo wyjaśnić. Przy okazji sobie jeszcze tak powtórzymy, jak właśnie działa piksel, żeby, bo wiem, że wiele osób... Coś tam wie, że jest coś takiego jak pixel, ale nie do końca rozumiemy, jak on w ogóle działa, i wierzę, że mi się uda to ci wyjaśnić. Zrobię to w miarę obrazowo, więc myślę, że to gdzieś tam na dłużej zapadnie. Jak, jak to zrozumiesz, to będzie Ci też łatwiej to wykorzystywać. No i poznasz podstawy Google Analytics. Uważam, że wiele osób, które teraz oglądają tego live'a, myślę, że nie wiecie. No, czy część osób nie wie, że Facebook ma coś takiego właśnie, takie Google Analytics dla Facebooka, dla bardziej dla fanpage'a. I nie chodzi to tylko o statystyki naszego fanpage'a, ale też przy okazji możemy sobie robić statystyki, na przykład stron właśnie za pomocą Pixela. Czyli możesz, wgrywając Pixela, możesz też analizować ruch na swojej stronie do takich dokładnych, szczegółowych danych, jak na przykład ile osób, które wchodzą na twoją stronę, korzysta na przykład z iPhone'a. 7, tak, albo czy tam powiedzmy x, więc takie, jakie mają przy konto ekranu, nawet może sprawdzić, ile te osoby mają wolnej pamięci na swoim telefonie, więc totalnie czadowe informacje i na końcu powiem Ci, jak analizować ten ruch na stronie, żeby nie podpaść RODO, więc to, to są te powody, dla których Facebook działa. Zaraz wprowadził te zmiany więc tak, na początku pliki, cookie, żeby to zrozumieć, być może obraży twój intelekt, bo może wiesz już, jak to dokładnie działa, ale myślę, że nigdy nie zaszkodzi jeszcze raz sobie tę całą ideę gdzieś tam sobie przedstawić. Czyli jakaś osoba wchodzi, powiedzmy, na mojego bloga, perswazja w sprzedaży. Ta osoba ma na swoim komputerze, tudzież telefonie, zainstalowane Google Chrome. Kiedyś jeszcze tak było, że jak miałem oddzielnego Chroma na telefonie i oddzielnie na, na gdzieś tam, na swoim komputerze, no to tak jakby były to różne wejścia. No teraz możecie się, tak jakby logujecie się też do Google Chrome, czyli te dane i z telefonu, i ze smartfonów, i z powiedzmy, korzystasz z przeglądarki, i z laptopa, one są agregowane, czyli zbierane sobie w jednym miejscu, czyli to też jest już taka korzyść. Czyli tutaj dopiero się w sumie dowiadujesz o plikach cookie, oprócz tego, że one gdzieś tam ciągle wyskakują, jak na przykład chcesz wyczyścić historię przeglądania, tak? I tam jest właśnie taki plik, wyczyść pliki cookie czyli przykładowo jak wyczyścisz te pliki cookie, no to też tak jakby te twoje wszystkie dane, które tu były zbierane przez twoją przeglądarkę się wyczyszczą, czyli ty jako Jan Kowalski wchodzisz sobie poprzez przeglądarkę Chrome na mojego bloga Sprzedaży.pl i część z tych informacji z mojego bloga jest wysyłanych tutaj, zapisywane są w Twojej przeglądarce. Po co? Po to, że jak będę tutaj wchodził na przykład za 2-3 dni, na przykład, żeby Twoja przeglądarka wiedziała, kim ja jestem, po, po co takie informacje? To prosty przykład praktyczny. Mam tutaj zainstalowane pop-upy, no i niektóre pop-upy, tak jak na przykład w Getol, możesz sobie ustawić, że ten pop-up, czyli to wyskakujące okienko, ono się będzie wyświetlało danej osobie na przykład tylko raz w miesiącu. No ale skąd ma przeglądarka pamiętać, że ty już byłeś na tej mojej stronie? No więc ta informacja jest zapisywana w plikach cookie i wtedy nasz moduł tutaj z, z naszej wtyczki Getol, czyli zainstalowanej na stronie, on sobie robi też swoje dane zbiera tutaj w tych gdzieś tam w takim kontenerze pojemniku w Google Chrome. Czyli różne strony Różne blogi zapisują różne informacje, swoje, własne, i to są właśnie te pliki wewnętrzne, no czy pliki kuki wewnętrzne, czyli o, przykładowo tutaj będzie moja, mój blog zapisywał, że ty już byłeś, żeby cię zidentyfikować, żeby na przykład pop up Ci się za często nie wyświetlał. Mogą być to jakieś tam dane do autologowania, czyli jak wejdziesz na mojego bloga, to na przykład blog będzie pamiętał, że ty już tutaj na przykład zostawiałeś komentarz. Więc to bardzo pliki kuki bardzo mocno ułatwiają nam życie. I tak to najprościej mówiąc działa. Myślę, że tutaj większość z Was kojarzy, jak te pliki kuki działają. I teraz zobacz. Tutaj na dole, myślę, że to będzie widoczne. Tutaj na dole trochę nam chyba zasłania ten element. To Wam tutaj wyjaśnię, co jest. Tutaj na dole jest kuki wewnętrzne. Zobacz, może da się ukryć. Udało się ukryć. Udało się ukryć. I zobaczcie. Te pliki kuki, które są tutaj, gdzieś tam się zbierają w mojej przeglądarce, czyli u każdego z Was to powiedzmy na każdej przeglądarce różne tam się zbierają te pliki kuki, ale te pliki kuki się różnią, są tak jakby podzielone na dwa typy. Pierwszy typ to są te pliki kuki wewnętrzne, czyli w tym przypadku to będą pliki moje z mojego bloga, czyli ja jako właściciel bloga. Zainstalowałem tu, znaczy, jako właściciel bloga, ustawiłem sobie tak, albo moje wtyczki, powiedzmy, albo mój system ten CSM, czyli WordPress. On sobie sam zapisuje jakieś dane na Twojej przeglądarce. Ale jak sobie tutaj wrzucę w tak zwanego piksela Facebooka, właśnie o którym dzisiaj mówimy, czyli w sekcji head sobie go wkleję, head, to jest to też Pixel Facebooka też się opiera o pliki cookie, też do plików cookie sobie zapisuje pewne swoje rzeczy i przesyła do swojego systemu reklamowego, ale to są pliki zewnętrzne, czyli ja je sam zainstalowałem, tak, ale one przesyłają dane do innej firmy, do firmy zewnętrznej, tak samo jak dane z Google Analytics. I to jest ta różnica plików cookie wewnętrznych i zewnętrznych. Czyli tak ułatwiając sobie zrozumienie... Pliki cookie to jest to, co sobie zapisał Twój blog, co Ty jako właściciel bloga, chociaż nie do końca większość z nas rozumie, jakie pliki są tam zapisywane, ale powiedzmy, jako właściciel bloga, jak powiedzmy byśmy byli programistami, możemy sobie ustawić, co sami chcemy, żeby w tych plikach cookie się zapisywało. Jak zainstalujemy Google Analytics, to tylko wklejamy kod, a tak samo tak naprawdę Google czy Facebook to już oni sami sobie ustalają, co chcą tutaj zbierać, co chcą przesyłać do swojego systemu. No i teraz dochodzimy do sedna. Facebook stwierdził, że wykorzystanie tylko tego piksela facebookowego, czyli tych plików cookie, które sobie zapisze piksel Facebooka, to może być za mało. Że fajnie by było wykorzystywać jeszcze twoje dane, które sobie zapiszesz. Na przykład tu mogły być takie dane, do których Facebook powiedzmy, nie, nie będzie miał dostępu. Jak często dana osoba się zapisuje, jaką dana osoba ma pogodę, nie wiem, u siebie gdzieś tam, w miejscu, gdzie odbiera. Czyli Facebook po prostu chciałby, o, coś takiego zrobić, czyli chciałby nie tylko korzystać ze swojego Piksela, którego zainstalował u Ciebie na stronie, który, którego Ty zainstalowałeś, ale także chciałby pobierać dane. Z Twoich indywidualnie zainstalowanych tutaj plików, znaczy wysyłanych plików cookie. Czyli podsumowując, Facebook chce po prostu mieć dostęp do większej ilości danych i tak naprawdę dla większości z nas jakaś, jakiejś wielkiej tu zmiany nie będzie. Tutaj bardziej ta zmiana będzie dla jakichś tam deweloperów, czy jakichś powiedzmy dużych firm, które, które same gdzieś tam sobie, na przykład, nie wiem, jakieś duże portale mają ponadpisywane te, znaczy mają, może nie ponadpisywane, tylko mają zbierają bardzo dużo różnych danych samodzielnie w tych plikach cookie, bo jako programiści sobie pewne rzeczy tam ustawiają, które będą nasze pomagały, pom będą pomagały i na przykład ustawiać sobie reklamę. Czyli na przykład jak sobie kupisz, wykupisz jakąś reklamę displayową, czyli tą banerową na jakimś dużym serwisie, to możesz sobie na przykład ustawić demografię, no i wtedy właśnie te serwisy same sobie gdzieś tam muszą zapisywać po jakichś tam informacjach, ile lat ma dana osoba przykładowo. Więc Facebook po prostu mówi jasno, będzie reklama skuteczniejsza, jak będziemy korzystali z naszego Facebooka, czy znaczy naszego Pixela, czyli naszych plików Cookie, ale też będziemy sobie zaciągali, albo korzystali też z tego, co ty zbierasz. I to było też wymuszone, znaczy to było związane z tym, że na przykład takie Google Chrome zaczęło coraz bardziej pozwalać, korzystać z zewnętrznym podmiotom z tych wewnętrznych plików. O Oko. Też macie krypsku jakoś wideo. To też wszystko zależy. Ok, zaraz będę się pytał, bo nie chcę. A może sobie zadamy tutaj pytanie na. Bo muszę wyjść teraz z prezentacji, odrzuć. Zobaczę, jak tam, czy są jakieś pytania. Dobra, napiszcie teraz tutaj gdzieś w wiadomościach. Napiszcie w wiadomościach, czy to jest dla Was w miarę zrozumiałe. Chyba, że macie jakieś pytania, tak? Proszę o pytania. O pytania. Jeżeli macie jakieś pytania? Tutaj pokażę. Jeżeli o, jasność jest ok, dobra. Proszę o pytania. Ok. Nie mogę tutaj zmienić. Jakość jest OK. Dobra, czyli Krzysztof ma, Czy macie jakieś pytania odnośnie tego, co wyjaśniłem? Pewnie i tak, większość z Was sobie jeszcze tam obejrzy. Jeszcze sobie obejrzycie. Okej. Okay. Dobra, jeżeli macie jakieś pytanie, to zadajcie je, a później sobie jeszcze do nich wrócimy. Czyli już myślę, że wyjaśniłem. Trochę się musiałem namęczyć, żeby wyjaśnić to, jakie są dosyć abstrakcyjne rzeczy, no ale myślę, że już wiemy. Wewnętrzne pliki, cookie to są nasze, które gdzieś tam na nasz serwis sobie wgrywa. WordPress dla 99% większości nas jak gdzieś tam zakładamy sobie WordPressa, prawdopodobnie nawet nie wiemy, co, jakie dane, jakie pliki, cookie sobie zapisuje nasz blog, nasza strona w przeglądarce konkretnych osób, jak mamy jakiś duży serwis, zatrudniamy jakiś tam programistów, sami chcemy nadpis, znaczy zapisywać sobie w tych plikach, cookie jakieś ważne informacje o naszych klientach, żebyśmy wiedzieli, kto odwiedza stronę, to wierzę, że tam pewnie tych danych będzie o wiele więcej. No i po prostu Facebook chce sobie z nich korzystać. Więc tutaj brzmiało to może strasznie, ale tak naprawdę myślę, że to nie jest jakaś wielka zmiana. Zaraz sobie jeszcze dojdziemy właśnie do tego, z czym to będzie związane. Czyli podsumowując, podsumowując, tutaj Facebook będzie, jak to oni napisali, będzie chciał mieć, wyświetlać reklamę jeszcze dokładniej, czy ta reklama po prostu będzie bardziej skuteczna. I teraz jeszcze sobie opowiedzmy właśnie, jak ten Facebook zbiera dane i po co Facebookowi jeszcze dodatkowe dane już wam tłumaczę. Tutaj jak widzisz, to jest właśnie narysowane, wezmę sobie rysik. Jak działa, tak pro, w prosty sposób. Jak działa pixel Facebooka? Zobacz. Jesteśmy tutaj sobie jakiś Jan Kowalski, tak? Ach, ten biedny Jan Kowalski, on wszędzie się pojawia? Mamy. Jest sobie Jan, jest zalogowany na Facebooku. To jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś nie ma Facebooka, nigdy nie zakładał konta sobie na Facebooku. Albo Facebook nie może go jakoś powiedzmy skojarzyć z naszym pikselem, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie, Facebook nie jest w stanie tej osoby gdzieś tam do, do tych swoich pikseli podciągnąć. Czyli jeżeli jakaś osoba nie ma konta na Facebooku, a wchodzi na naszą stronę i my mamy zainstalowanego piksela, to tej osoby Facebook nie jest w stanie zinwigilować, poznać jej zainteresowań i tak dalej, Więc tutaj mógłby być taki argument, że Facebook by chciał zebrać też dane o takich osobach, no ale nie widzę w tym, chyba, że Facebook widział w tym sens, nie widzę w tym za bardzo sensu, bo po pierwsze osób, które, które nie mają Facebooka jest tak mało, że praktycznie no nie jest to jakaś grupa docelowa, o którą warto walczyć i robić tam jakieś wielkie zmiany. Być może Facebookowi chodziło o to, że jeżeli jest jakaś grupa ludzi, którzy nie mają Facebooka i nie jesteśmy w stanie za pomocą piksela Facebooka się o nich tam czegoś dowiedzieć, to przynajmniej Facebook, jak się podłączy do Twoich danych, z Twojego wewnętrznego tych wewnętrznych plików Kuki, to jeszcze lepiej zrozumie Twoją demografię, bo też pozna wiek zainteresowania, nie wiem, ale przynajmniej na przykład wiek tych osób, które odwiedzają Twój portal, ale te osoby nie są na Facebooku. Być może to był ten argument. I teraz wchodzi sobie ten taki Jan, Jan Kowalski, tutaj Mirosław Skwarek, jest zalogowany na Facebooku, tak? Bo przeważnie większość z Was, jak zobaczcie, jak sobie wpiszecie Facebooka, czy, macie, czy wyłączacie sobie laptopa, czy go nie wyłączacie, to pewnie zauważyliście, że zawsze jest to tak zwane autologowanie, czyli po prostu wpisujesz Facebook i już jest, jesteś zalogowany. Czyli to właśnie jest między innymi działanie plików cookie, ten, to tak zwane auto-uzupełnianie auto tych danych, żeby z tego ciągle z ręki nie wpisywać. Jest to wygodne. No i Facebook gdzieś tam ciągle jesteśmy zapisani. I Facebook, od razu jak sobie wejdziemy, czy Jan Kowalski się zaloguje, to poprzez Chrome na przykład. Ta informacja idzie do plików cookie, że Jan Kowalski się zalogował na Facebooku i ma takie, takie ID, bo każdy z was ma taki numer, taki pesel facebookowy, każda wasza nazwa, np. Na Mirosław.skwarek, czyli naszego prywatnego profilu, ona jest ciągiem cyfr, czyli to jest takie Facebook ID. Kiedyś się to z kraperami ściągało, czyli wchodziło się na czymś fanpage i tam się ściągało z fanpage'a, było np. tysiąc osób i te wszystkie ID się ściągało, później można było na to ustawiać reklamę. Później Facebook tak jakby no, z, z, z tego zakazał, ale dalej z, czyli wchodzę sobie na, loguję się na Facebooka, w, robię to poprzez Google Chrome, Google Chrome sobie zapisuje, że to jest użytkownik ID taki i taki, korzystasz teraz z internetu, z tej przeglądarki. I zobaczcie, powiedzmy ja, jako Mirosław Skwarek, niech będzie, że to jest Mirosław Skwarek, e, wyszedłem fejz, z Facebooka albo mam w jednej karcie zainstalowanego Facebooka i na przykład chcę sobie coś kupić na CrossFit, e, czyli na przykład, nie wiem, jakieś spodenki do do crossfitu, bo mam, nie wiem, trzy pary, a chciałbym mieć czwartą, tak? I teraz jak wchodzę sobie na tą stronę i tutaj jest zainstalowany piksel Facebooka, to ta informacja, że Mirosław Skwarek w wieku takim i takim wszedł na stronę o tematyce, no i teraz Facebook łączy te dane, jaka to jest tematyka strony, łączy to z Mirosławem Skwarkiem i gdzieś mi tam wbija w, swoim, w swojej bigdacie poprzez piksela, zapisuje, że Mirosław Skwarek jest zainteresowany crossfit, bo na przykład często wchodzi na tego typu strony. I to jest właśnie zadanie piksela. Więc strona, która ma zainstalowanego piksela, Poprzez pliki cookie wysyła informacje do Big Data, big data czyli wielkiej bazy danych Facebooka, i ona łączy Mirosław Skwarek, zainteresowany jest CrossFitem. Następnie otwieram sobie w nowej karcie, a miałam kupić na przykład struny do gitary. Więc tutaj, jeżeli też ta firma będzie miała Pixel Facebooka, to jest wysyłana informacja do Pixela Mirosław Skwarek, zainteresowania gitara. I następnie jeszcze sobie na przykład za 3 minuty wejdę na stronę, powiedzmy, maty do sushi. Chciałem sobie sam zrobić w domu sushi, więc mi rosła skwarek za, zainteresowania gotowanie i sushi. Oczywiście to nie będzie tak, że każda strona, którą wchodzicie, to Facebook od razu już mówi, że jest zainteresowany crossfitem. Być może mają taki algorytm, że musisz wiele razy wejść na tą stronę, ale te dane są właśnie poprzez Pixela, a Pixel poprzez pliki, cookie. One są wysyłane do jak taki, powiedzmy, nadajnik radiowy, do głównej guberni Facebooka, czyli po prostu do ich olbrzymiej bazy danych, gdzie Mirosławowi Skwarkowi tworzy się Second Life, czyli wszystko mnie wiedzą, tworzą mu jego awatara. I wtedy, jak na przykład ktoś, tak jak tutaj, ustawia sobie reklamę, że interesują go na przykład osoby, powiedzmy, no raczej byśmy tak nie wpisywali, ale powiedzmy. Wierzę, że jego klienci muszą mieć te trzy zainteresowania i jakiś właściciel firmy albo sklepu internetowego, na przykład nowy sklep internetowy, gdzie będziemy mogli kupić akcesoria do crossfitu, chce sprzedawać, chce rozreklamować swój sklep, więc sobie ustawi tam powiedzmy osoby w wieku 30-40 lat, mieszkające w Polsce, zainteresowane crossfit, sushi, gitara i ja tam się. Pojawie, czyli ta reklama będzie mi wyświetlana na podstawie tych danych, które zebrał właśnie Pixel Facebooka poprzez to, że właściciel tej firmy danej zainstalował sobie Pixela. I to jest właśnie wykorzystanie tych zewnętrznych, zewnętrznych plików cookie, czyli w tym przypadku akurat Pixela Facebooka. Jeszcze tutaj macie kolejny przykład wewnętrznych plików cookie. To jest akurat przykład GetOL. Czyli możecie zadać sobie pytanie w ogóle, po co jakieś firmy mają jakieś swoje wewnętrzne pliki cookie. Proszę bardzo, w GetOL jest taka opcja jak program partnerski. Wiele firm w Polsce ma programy partnerskie, na przykład są programy finansowe. Czy chyba Money to Money jest taka firma, czyli jeżeli polecisz, ktoś z twojego linku wypełni wniosek kredytowy i ten kredyt weźmie, no to ty dostajesz ileś tam procent. Czyli można sobie po prostu promować, założyć swój własny bank i polecać z linku, ktoś kliknął w link, ale teraz jest pewien problem, tak jak u nas w Getol. Czyli ty na przykład polecasz komuś Getola, mówisz kliknij sobie tutaj w link, załóż sobie konto i jeżeli ta osoba wykupi y, na przykład pakiet testowy, a potem stanie się klientem, to ty będziesz otrzymywał 30% wpłaty tej osoby co miesiąc. Czyli dopóki ona płaci, opłaca, ty dostajesz pieniądze. Ktoś klika w link, wchodzi na stronę Getol tak, z tego linku, z Twojego i Twoje ID, tutaj widzisz, ono jest ze znakiem zapytania, czyli PID równa się 1150, to jest moje ID, Twoje ID zapisuje się w przeglądarce tego potencjalnego klienta właśnie w plikach cookie. I to są nasze wewnętrzne, na naszej stronie getall, czy też powiedzmy w naszym linku, to są wewnętrzne, wewnętrzne pliki cookie. Jeżeli za dwa miesiące ta osoba znaczy, na przykład z tego Twojego linku dzisiaj nie kupiła, ale za dwa miesiące się zdecydowała, bo na przykład jakiś inny partner jej polecił, to tak naprawdę u nas jest to podzielone. Czyli my tutaj rozdzielamy pomiędzy tych dwóch partnerów, no bo oni tak jakby we, dwóch, we dwoje, czy też we dwóch przekonali tą osobę do zakupu. Inne firmy na przykład biorą pod uwagę tego pierwszego polecającego, czyli liczy się to, że ty pierwszy raz tą osobę dałeś jej do kliknięcia link. Jeżeli ta osoba. Kupi, to nasz system, czyli nasze tutaj Get All, porówna to z tym plikiem, z, tym, z tą końcówką ID, która jest właśnie w tych plikach cookie i powie, OK, to ta osoba czy te osoby poleciły, poleciły dane, daną firmę. Więc tutaj, jak widzisz, to jest w praktyce wykorzystanie tych, tych plików cookie wewnętrznych. I proszę bardzo, tutaj na przykład jest jakiś mój filmik, tutaj kliknij w link, jeżeli jakaś osoba kliknie, wejdzie sobie w Get All to w, tutaj będzie zapisane, w plikach cookie danej osoby będzie zapisane ID polecającego. Czyli to te cookie będą pamiętały ID i dzięki temu jest w porządek. Tutaj macie chyba, to jest jakaś, no wpisałem po prostu wewnętrzne pliki cookie tutaj macie też przykład innych. Tutaj też są, wiadomo, że też pliki cookie mają swoją pewną żywotność, czyli na przykład, nie pamiętam ile to jest w przypadku getol, muszę tam się dopytać. Czy to przez rok, jest, czy my pamiętamy tego partnera przez rok, czy tam powiedzmy przez jakiś inny okres? Czyli jeżeli ktoś kliknie w link, tak, i w ciągu na przykład roku kupi pakiet GetAll, to znaczy, że tobie będzie naliczona prowizja, bo to było zapamiętane w plikach cookie tej osoby. Problem jest wtedy, kiedy osoba wyczyści pliki cookie, no to już na to nie ma rady. Okej, okay, i zobaczcie, tutaj na przykład ta firma, to jest jakaś zwykła strona firmowa. Na przykład ona sobie zapisuje ilość sesji użytkownika, bo wie, jak często ta osoba się loguje. Na przykład zapamiętuje preferencje językowe, czyli ta strona na przykład sama się będzie przyłączała przez te pliki cookie, będzie wiedziała, a to jest ta osoba o takim ID, no to ona miała, oglądała naszą stronę, przyłączyła sobie na język angielski. No i żeby ręcznie tego nie przyłączać, to po plikach cookie samo to przyłączy. Nie? Czyli na przykład tutaj Facebook mógłby mieć dane do języka, jakiego używa ta osoba, nie wiem po co, no bo w sumie Facebook wie, jakiego języka używamy, ale może właśnie dzięki temu, takim danym, Facebook jeszcze lepiej tą osobę sprofiluje, tak, na przykład, że ona na innych stronach używa języka angielskiego, no to możemy tej osobie później proponować zainteresowania nauka języka angielskiego. I na przykład tutaj gdzieś tam były jakieś informacje o pogodzie, informacje o każdej wizycie, więc to są wewnętrzne pliki kuki, na przykład tej strony, opisane i tutaj, na przykład, po zamknięciu strony one są zamykane, ale tutaj, na przykład, jeżeli chodzi o język, to są przez rok przetrzymywane te pliki kuki w tym przypadku. No i teraz podsumowując, po co to Facebook zrobił, czyli po co będziemy mieli wybór, czy tylko te pliki zewnętrzne, czy chcemy zwykłego piksela Facebooka, będziemy mogli sobie wybrać, czy chcemy zwykły piksel Facebooka, Albo sobie będziemy przełączali, że chcemy i zwykły piksel, ale też, żeby korzystał z naszych wewnętrznych plików cookie, czyli naszych danych. Więc to jest po prostu pytanie, czy chciałbyś mniej precyzyjnie targetować reklamę, czy chcesz lepiej targetować reklamy? I jak jakby zauważyliście, to jest kolejny, kolejne, tak jakby argument za tym, żebyście sobie tego piksela Facebooka zainstalowali na stronie, na blogu, bo wtedy będziecie jeszcze precyzyjniej trafiali do danej grupy docelowej. Co oznacza, że będziesz jeszcze precyzyjniej. Będzie to oznaczało teoretycznie, że twoja reklama powinna być tańsza i bardziej skuteczna, bo ten, na tym Facebookowi zależy, czy ona będzie tańsza, biorąc pod uwagę zasady podaży i popytu, że coraz więcej osób się chce reklamować na Facebooku to myślę, że aż tak bardzo tańsza ona nie będzie, ale może chodzi o to, że po prostu normalnie byś więcej zapłacił, no bo więcej płacisz, jeżeli wyświetlasz reklamę ludziom, którzy nie są zainteresowani Twoim produktem. Więc tutaj Facebook wytłumaczył, dlaczego chce to zrobić, chce żebyś trafiał z reklamą do większej grupy klientów na Facebooku, a oraz żebyś zapewnił lepszą precyzję pomiarów i raportów, czyli precyzja pomiarów, żebyśmy jeszcze lepiej te osoby mogli, poznać, żeby Facebook, ta big data ich, żeby jeszcze lepiej sprofilowała tych klientów. No i teraz podsumowanie, jeżeli chcesz mieć lepszą, znaczy mieć bardziej dopasowaną reklamę, chcesz mieć lepsze dane o swoich klientach, chcesz mieć ją teoretycznie tańszą, czyli skuteczniejszą, tańszą, to po prostu sobie wybierzesz, tam będzie taka opcja po 24 października, że chcesz, żeby Twój piksel zbierał i te dane zwykłe, Co zawsze z face, piksela Facebookowego, a także, żeby się łączył i sobie też dobierał dane z Twoich wewnętrznych plików kuki. Ok, więc to jest, to jest taki zamysł fej, Facebooka. Może zapytam się u Was, na, jest 19 osób. Zapytam się, czy to jest dla Was jasne? Ok, show, trochę przycina. Witaj to. Napiszcie na live w komentarzach, czy, czy to jest dla Was jasne. Napiszcie, czy to jest jasne. Napiszcie, może macie jakieś pytania. Czy w ogóle rozumiecie o co chodzi? Bo ja wiem, że to, nie, to jest takie techniczne, tak? Pliki kuki, jakiś tam Pixel i tak dalej. Może dajcie jakieś reakcje. Coś, żeby się zadziało. Halo, halo. No okej, okay, jasne. No to cieszę się, nawet w świetle Violetto. Tu. Jest, Violetto napisała, że jasne. Anna też jasne, super. I tak jak wam mówię, to jest wiedza, która jeszcze nie ma 24 godzin, więc jest bardzo świeża, na różnych grupach pewnie tam zaraz zobaczycie, że będą pytania, więc no jesteście na topie. Krzysztof Makosz, oczywiście jasne, więc macie wiedzę taką bardzo, bardzo świeżutką, ok dobra, więc gratuluję Wam macie świeże informacje no i też to jest takie moje zadanie, no bo dzisiaj była sobota, postanowiłem sobie trochę odpocząć, ale wiecie jak to jest jak zauważyłem, że jest potrzeba nie trzeba, nie będzie trzeba Katarzyno znaczy Facebook jeszcze nie powiedział jasno tak gdzie znajdę hmm. Boże, z Facebooka. Zaraz tutaj wyświetlę. Facebook nie powiedział, że mamy coś zmieniać. Prawdopodobnie wierzę w to, że nie będzie trzeba. To było tak jak wtedy ze zmianą Piksela, że nie trzeba będzie jakichś tam starych pikseli zmieniać. Myślę, że to będzie po prostu wewnętrznie sobie włączymy i zakładam, że raczej nie będzie trzeba wgrywać na nowo piksela Facebooka, bo no, byłoby to trochę takie uciążliwe. Więc raczej będzie po prostu, będziemy się przyłączali, tak, co wybierasz. Czy chcesz tylko ten tradycyjny piksel? Zewnętrzny, czyli facebookowy, czy ten zewnętrzny ma się też wybierać sobie pewne dane z Twojego, z twojego wewnętrznego zasobu w Twoich w pikach kuki. Więc będzie prawdopodobnie będzie przycisk tak, do przełączenia. To będzie ta zmiana wejdzie 24 października, więc to było takie w, taka wcześniejsza informacja, żeby się na to przygotować. Okej, okay, dziękuję, Anno. W tej kwestii. Zaraz Ci tutaj wrzucę. Zaraz wrzucę gdzieś może w komentarzu. Mm -hmm. Już, już, już. Wyrzucam. Znaczy, znaczy, powiem Ci tak, Anno, bo się zapytałeś, gdzie jest to wyjaśnienie facebookowe. Oni mi to przysłali na maila, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest taka, że może zrobimy tak, ja sobie tego poszukam. A druga rzecz jest taka, że to jest tak wyjaśnione, że ja musiałem zrobić live, znaczy live o tym, żeby to wyjaśnić na język polski. No bo tam jest znaczy taki podstawowy błąd, że jest to tłumaczone niezrozumiałym językiem. Nie ma żadnego przykładu, więc wiele osób tego po prostu nie rozumie. Ale już wam tego szukam i zaraz wam dam link. Już wam rzucam link. OK, hej, Moniko. Już Wam rzucam link. Ok, jest. No i tutaj temat maila ważne aktualizacje dotyczące piksela. I tutaj, może tutaj będzie. Zaraz jeszcze będzie druga część, bo tam są takie jakby dwie zmiany. Dowiedz się więcej. To jest w pomocy. O, już mam, już wam wrzucam. Wrzucę to tutaj w komentarzu. W komentarzu, więc będziecie musieli przeszukać komentarze. Przy okazji, możecie swój jakiś napisać. Dobra, jest, ok. Dobra, to jest ta pierwsza część zmian. To jest ta pierwsza część zmian. No i teraz sobie opowiemy o drugiej części. Dobra, witam. Okej. Okay. Dobra, no to sobie tutaj wrócimy znów do broadcast. No i teraz druga część, bo tam jest, będzie kolejna zmiana. Tak jakby druga i wam też muszę wyjaśnić dlaczego, no i pokażę wam właśnie to, to nowe narzędzie, znaczy nowe, to jest takie narzędzie, którego zauważyłem wiele osób w ogóle nie wie, że Facebook ma swoje takie Google Analytics, a może zapytam jeszcze na grupie, na, znaczy na naszym fanpage'u, na live'ie, napiszcie mi, napiszcie mi na live'ie, jakbyście mogli, show, show jest, Okay. Dobra, jest Napiszcie mi na, w komentarzu tutaj pod tym live'em, napiszcie mi, kto z Was wie, że Facebook ma swój taki moduł Google Analytics. Czyli na przykład możecie sprawdzać, kto odwiedza Waszą stronę, e, czyli korzystać z tego piksela, który macie na stronie, do takiej bardzo głębokiej analizy, analityki. Jeśli wybierze to. Czy jeżeli wybierzemy cookies wewnętrzne, to czy nie utnie zasięgów? Na pewno Violetto nie utnie. Violetta zapytała, czy jak wybierzemy cookies, to czy utnie zasięgi? Na pewno nie utnie, no bo to nie ma sensu. Bo Facebook mówi, że, że po prostu chce mieć więcej danych. To jest jakby ich inicjatywa. No w ogóle tutaj, bo tu chodzi o cookies, Violetto, wewnętrzne z Twojego bloga, strony albo ze sklepu. Więc to jakby nie ma w ogóle żadnego zasięgu związku z zasięgiem. Twoim na Facebooku. Chyba, że chodzi o reklamę, więc tutaj. Znaczy on też Facebook napisał w tym oświadczeniu, że chce, żeby dotrzeć do większej liczby osób, więc na pewno zwiększy ci zasięgi reklamy, znaczy zwiększy grupy docelowe. Zasięg, znaczy wielkości grup docelowych, o tak byśmy to nazwali. Napiszcie na, na live, czy kto z was yy, wiedział o tym. O, korzystam przydatne w kampaniach pod konwersję, okej. Okay. Anna korzysta. Dobra. Okej, okay, Wieleta napisała. Dobra, to, to piszcie, ja tutaj jeszcze przejdę. Teraz znów do, pokażę wam o co chodzi w tej takiej drugiej części. Od bieżącego slajdu, okej, okay. no i teraz zobaczcie. Kolejna rzecz to jest to, że będziesz, tak jak tutaj cytuję za Facebookiem, teraz możesz wybrać, czy chcesz używać czy chcesz używać piksela do celów reklamowych i analitycznych, czy tylko analitycznych. I to jest ta nowa zmiana, więc będzie można znów też zmienić w pikselu, czy chcesz tylko, znaczy czy chcesz i reklamę, czyli i budowanie tych list remarketingowych, na przykład na podstawie ruchu, więc pamiętajcie, to są te grupy niestandardowych odbiorców, czyli na przykład buduj mi listę. W moim menadżerze reklam, osób, które odwiedzają na przykład moją stronę. Możesz oczywiście też tutaj sobie zdefiniować, żeby na przykład budował ci oddzielnie różne listy niestandardowych odbiorców, którzy odwiedzają różne strony. Przykładowo, gdy ja mam wpis o botach na Facebooku, na moim blogu. A gdzieś tam obok, w innym dniu, mam wpis o perswazji w sprzedaży twarzów w twarz. To osoba, która jest przedstawicielem handlowym, raczej jej nie zainteresuje, na przykład, mój kurs o botach, więc mogę sobie robić, budować takie listy. My je czasami nazywamy listy remarketingowe, ale w tym przypadku to są niestandardowe, czyli utwórz grupę odbiorców, tutaj się to robi. I na przykład mogę sobie ustawić na każdy wpis yy, na przykład inną grupę zainteresowaną botami, a inna grupa zainteresowaną perswazją czy wywieraniem wpływu, bo na przykład takie osoby są przedstawicielami handlowymi. Więc tworzę sobie tutaj grupy, czyli to jest taki jakby cel wykorzystania tego w reklamie, czyli chcę wyświetlać na przykład reklamę osobom, które odwiedziły jakąś konkretną moją stronę, albo mogę na przykład nie chcieć budować sobie tych wewnętrznych list. A chciałbym tylko analizować, czy chciałbym sobie robić analizę ruchu, który jest na stronie, ale nie chcę tych list budować, nie chcę się za bardzo reklamować. Czyli może być tak. Prosty przykład. Możesz na przykład wykorzystywać dane z Google Analytics, ustawiając sobie reklamę na Facebooku, ale na przykład nie, nie od razu to będzie oznaczało, że będziesz korzystał z Google Ads, czyli dawnego AdWords, więc. Może to też iść w drugim kierunku, czyli może Facebook chciał nam pozwolić, że jakaś osoba um, korzysta sobie z Google Ads, dawnego AdWords, ale na przykład chciałaby mieć więcej danych z Facebooka, ale nie będzie się ustawiała reklam sobie na Facebooku. Myślę, że tutaj zmiana jest podyktowana czymś innym, zaraz Wam to wyjaśnię. Więc możecie sobie, będziecie mogli po 24 wybrać, czy chcecie się i reklamować, i analizować, czy tylko analizować. W mojej opinii, dla mnie wiadomo, że zostanę przy tym, no bo my się reklamujemy na Facebooku, ale gdzieś tam mam jakąś tezę, dlaczego Facebook chciał takie udogodnienie wprowadzić i zaraz zobaczycie, że to jest trochę taka nawet realna teza. I tak wygląda z Google, czy znaczy tak wygląda ten Facebook Analytics, czyli zbieram tutaj dane, no i to jest właśnie takie troszeczkę podobne do, do tego, co zrobił, co, co możemy znaleźć w Google Analytics, tak? Czyli retencje, kohorty, podziały, tutaj nowość, czyli te drogi klienta, jak on tam się porusza, jak dochodzi do konwersji, jakie są tak powiedzmy punkty styku no i tutaj na przykład możemy sobie osoby tak, przeanalizować demografię, w jakim są wieku osoby, które odwiedzają Twój fanpage i tak dalej i oczywiście tutaj możecie analizować takie rzeczy jak ruch na fanpage'u, czyli możecie sobie zrobić ten Facebook Analiz z wykorzystać do przeglądania Waszego ruchu na fanpage'u, a także ruch na stronie po zainstalowaniu tego piksela. No i dlaczego Facebook będzie pozwalał nam rozdzielić te dwa elementy? Dlatego, że prawdopodobnie chodzi o RODO. Jaki ma to związek? Jeżeli robisz te listy remarketingowe, to musisz powiadomić na swoim, swojej polityce prywatności, że będziesz, musisz tym osobom, tym osobom takiego powiedzieć, że będziesz zbierał te listy, czyli jeżeli ja odwiedzę jakąś stronę, to gdzieś tam musiałbym znaleźć informację, muszą mnie powiadomić, że oni budują taką moją listę i przekazują Facebookowi, że ja odwiedziłem ich stronę więc to jest troszeczkę tak jakbyś budował listę mailingową gdzieś tam w tle tych osób no bo w sumie my nie widzimy tych osób które nam się budują w tej niestandardowej grupie odbiorców no ale ktoś może mieć z tym problem tak no i teraz e, myślę że to chodzi troszeczkę o to że są jakieś nie wiem jest ktoś kto jest właścicielem bloga strony sklepu i ta osoba nie będzie korzystała nie będzie się reklamowała na Facebooku no to po co ma ryzykować że ktoś go gdzieś tam z przekaże informację do RODO, że ta osoba, no nie wiem, buduje wewnętrzną listę osób, które odwiedzają jego stronę. I na przykład ta osoba nie chce ryzykować, trochę tak jakby nie chciała budować tej wewnętrznej listy, żeby nie podpadać tutaj pod ten paragraf RODO, a chce sobie tylko, powiedzmy, analizować ten ruch. No i myślę, że to chodzi o to, że Facebook chciał nam dać taki wybór. Dla mnie oczywiste, że jest to, że ja i tak zostanę przy reklamie i analizie, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo skuteczna strategia i to działa u nas niesamowicie. Te grupy niestandardowych odbiorców i lookalike, ale być może ktoś będzie chciał. Czyli podsumowując, te, te zmiany, które są bardzo enigmatyczne, niezrozumiałe, trochę osób gdzieś tam albo się boi, że to coś, coś dziwnego się stanie. Z, albo będą mieli kolejne jakieś tam dziwne problemy, albo po prostu widzą, że mogą mieć jakąś nową szansę, ale nie do końca rozumieją o co Facebookowi chodziło tak, w tym komunikacie. No bo on był taki dosyć skomplikowany. Więc podsumowując, pierwsza zmiana, że korzystasz z plików cookie zewnętrznych i wewnętrznych, czyli Facebookowych, i przy okazji twoich, no to będzie tylko związane z tym, że przełączymy sobie, że chcemy, i z tych i z tych korzystać. Więc pójdzie nam to na plus. Reklamy powinny być jeszcze skuteczniejsze, Facebook jeszcze więcej się od nas o nas dowie i o naszych klientach, więc tutaj na plus jest to zmiana. I myślę, że to będzie chyba tylko, prawdopodobnie domyślnie będzie te dwa yy, i będzie tylko chyba sobie trzeba przyłączyć, że chcesz tylko korzystać z tych Facebookowych yy, pikseli, Wiadomo, że zrobię też taki live, jak już to będzie wprowadzone w życie po 24. No i druga zmiana, yy, czy chcesz budować tę listę marketingową i robić ten Facebook Analytics, czy tylko robić analitykę? No to dla nas. Wiadomo, że jeżeli ustawiasz reklamę na Facebooku, no to te dwie opcje jak najbardziej będą przydatne. Więc też pewnie. Tam też Facebook pisał o tym, że jak na przykład będziesz chciała korzystać, też chciał korzystać z Facebooka tylko do celów analitycznych, a na przykład po miesiącu ci się zmieni, odmieni i włączysz analityka plus grupę, no to nam to automatycznie się po prostu przełączy i będziesz miał i to, i to, więc. Będzie trochę prawdopodobnie gdzieś tam na grupach i tak dalej, zamieszania, ale tak naprawdę są to w mojej opinii takie trochę kosmetyczne sprawy. Większa zmiana to jest chyba to, gdzie jeszcze ja nie widziałem oficjalnej informacji, ale gdzieś tam ktoś, ktoś coś przekazywał, jakieś lekkie plotki, że właśnie Facebook ma wyłączyć możliwość reklamowania się osobom fizycznym, takim, które nie mają firmy, czyli nie mają konta reklamowego założonego na firmę, no bo tam możesz sobie to ustawić i nie będzie można kupować jako taka osoba, zwykła nie, osoba prywatna, tak? Bardziej byśmy to tak ujęli. Ok, no to teraz czas na pytania. Już tutaj wychodzę z prezentacji. Zapis będzie tego live'u tutaj, więc możecie go sobie doglądać. Ok. Czy macie jakieś pytania? Czy macie jakieś pytania? Krzysztof wie. Marek Baron. Dwa Czy macie jakieś pytania odnośnie tego, o czym mówiłem? Czyli prawie. Prawie 50 minut nam to zajęło. Ok, czy macie jakieś pytania? Tutaj pod spodem możecie zadać mi pytanie, z przyjemnością odpowiem. Jeżeli uważacie, że ktoś z Waszych znajomych też będzie zainteresowany tą tematyką zmian na Facebooku, to możecie udostępnić ten live, udostępnić live nagranie potem. No bo myślę, że to jest ważna informacja, bo wiele osób może być gdzieś tam zaskoczonych. Okej, okay, więc dziękuję wam bardzo. Życzę miłej soboty. To był taki spontaniczny live, no bo tak jakby no poczuwałem się do tego, że y, wiele osób oczekuje ode mnie, że jak będą jakieś nowe rzeczy, no to na pewno wam o tym powiem, tak i wyjaśnię. Więc mimo że był jest weekend, myślę, że nadal jest, y, nie, nie tyle, że był co jest, y, to no miło było przynajmniej gdzieś tam poskładać się czegoś nowego nauczyć. Więc dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się i miłej miłego wieczoru. Do zobaczenia. No i zapraszam Was na kolejne live, y, kolejne webinary. Być może w poniedziałek zrobimy jeszcze webinar na ten temat. Pozdrawiam Wam, was trzymajcie się miłej soboty, cześć.